Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372, otwieram 34. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, zaproszonych gości, pana wójta oraz pracowników administracji oraz jednostek podporządkowanych. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu 33. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 33. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Punkt dziewiąty, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie. Punkt dziesiąty, informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie w kontekście kończącego się sezonu letniego. Punkt jedenasty, ocena przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2021-2022. Punkt 12. Dyskusja. Punkt 13. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 34/189/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Podpunkt 2. Uchwała nr 34/190/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Podpunkt 3. Uchwała nr 34/191/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie. Podpunkt 4. Uchwała nr 34/192/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich. Spółka z ZOO z siedzibą Jeziora Wielkich na lata 2021-2022. Punkt 14. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 15. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 16. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Na 15 radnych jest dzisiaj 12 radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Podpunkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana radnego Jerzego Budzińskiego. Przyjmuje pan? Przyjmuję. Dziękuję uprzejmie. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 33. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 33. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 2 sierpnia 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 33. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 5 stron maszynopisu i 7 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 33. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu 33. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 33. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 33. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 2 sierpnia 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał postawia się następująco. Uchwała nr 33/186/2021 w
sprawie zmiany budżetu na 2021 rok, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 33/187/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 33/188/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2021-2022. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Tutaj tą informację o przebiegu wykonania budżetu przedstawialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma może jakieś pytania do tego tematu? Proszę bardzo. Nie widzę. Dziękuję. Punkt 9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy. Chyba że Państwo radni coś tutaj mają jakieś pytania. Proszę bardzo. Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie w kontekście kończącego się sezonu letniego. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy Państwo radni mają w tym punkcie jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Oceny na przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2021-2022. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy. Czy Państwo radni chcieliby zabrać głos tutaj w tej sprawie? Proszę bardzo, Panie Jurku. Szanowni Państwo, punkty, które przedstawił tutaj Pan Przewodniczący, 3-4, były szeroko omawiane na komisji, ale jeszcze mam propozycję tutaj do panów dyrektorów szkół. Tak samo był temat szkół, oświaty szeroko omawiany, ale przed południem mieliśmy zebranie sołtysów. I po prostu chodzi o szczepienia. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy z panią sekretarz, z panią i panami sołtysami. Drugiego ma być punkt przewoźny na terenie naszej gminy. Czy Państwo może byście jako dyrektorzy szkół, placówek zaangażowali się trochę bliżej w sprawie szczepień młodzieży od 6 mi się wydaje do klasy 8. To jest taka moja bynajmniej propozycja, bo powstały tak zwane ogłoszenia, które będą po prostu przedstawione w poszczególnych miejscowościach i na to tutaj serdecznie Państwa i wszystkich zapraszamy. Czy w sposób techniczny, nie wiem, czy to jest możliwe, czy możliwe, ale propozycja z mojej strony taka wychodzi. Dziękuję uprzejmie. Poproszę do mikrofonu. Szanowni Państwo Radni, Panie Wójcie, krótko tylko dopowiem tutaj kilka słów do tego, o czym mówi Pan Radny. Oczywiście szkoły jak najbardziej zaangażowane są w całą procedurę jak gdyby zachęcania dzieci od 12 roku życia do szczepienia. Powtarzam, zachęcamy, ponieważ nie mam obowiązku jak gdyby zmusić kogokolwiek do tego. Polegać to będzie między innymi na tym, że rodzice będą poinformowani, co mogą w tym kierunku zrobić, jakie są zasady jak gdyby tego szczepienia, chociażby różnego rodzaju udogodnienia dla tych uczniów, którzy byliby zainteresowani poprzez nawet daleko idące takie rozwiązania jak szczepienie w szkole.
Nie ukrywam, że jako dyrektorzy wolelibyśmy, żeby te szczepienia odbywały się jednak w punktach medycznych i najprawdopodobniej tak będzie. My czekamy tutaj na odpowiedź ze strony naszych ośrodków zdrowia, bo też w tym kierunku oni po prostu idą, żeby jak najlepiej się do tego przygotować. Także my ze strony szkoły generalnie prowadzimy taką kampanię jak najbardziej informacyjną, tak? Poprzez informowanie rodziców i później od 1 września, jak dzieci wrócą do szkoły, to będzie się to dalej odbywało na lekcjach wychowawczych, prawda, żeby wszelkie wątpliwości, jak gdyby uczniów zostały rozwiane, a wszelkie informacje, które powinny się znaleźć w zasobach, że tak powiem, uczniowskich i rodziców, żeby one po prostu miały miejsce. Także to, co możemy, to w tym kierunku na pewno będziemy czynić. Tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Ale w tym punkcie właśnie... Nie. Nie? Dobrze. To przechodzimy do punktu 12. Dyskusja. Proszę bardzo, pani Halino. Ja mam taką prośbę do pana dyrektora GOK-u. Organizował, czy organizuje lato na wsi i to się odbywa cyklicznie w różnych miejscowościach, z tym, że finał zawsze tej imprezy odbywa się w Jeziorach Wielkich. I zawsze na finale jest jakaś taka fajniejsza atrakcja. Jest uprzejma prośba, aby ten finał odbywał się też w co roku w każdej innej miejscowości. Bo tym sposobem, który pan prowadzi, jest zawsze tak, że co roku w jeziorach jest impreza Lato na wsi, a w innych miejscowościach tak jak tam z kalendarza wynika. Chciałabym, żeby byli wszyscy równi, czyli taka prośba, żeby ten finał był też tak cyklicznie jak te, że tak powiem, z mniejszymi atrakcjami. Bo wtedy się robi dzielenie na takich i na takich. Jeżeli zdania państwa radnych będą takie same, jak tutaj właśnie pani Halinki, to ja tutaj nie widzę przeszkód. Robione to było, to nie jest od tego roku, ani od poprzedniego, żeby... Wszyscy mieli tą odległość jakąś zachowaną. Ja na przykład mogłem to zrobić w Kolejewie do przykładu, ale wtedy z terenu Wójcina czy Gaju to wtedy jest prawie 20 kilometrów. Dlatego tak to jest robione. To nie była ani żadna złośliwość. Jeżeli państwo radni jednoznacznie powiedzą, że tak ma być, to ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód. Oczywiście w tych miejscach, gdzie warunki tam na to nam pozwolą. Pani radna, ja myślę, że akurat najlepszym rozwiązaniem jest, aby finał był praktycznie cykliczne spotkania z dziećmi odbywają się w miejscowościach, gdzie można dojechać, ale ten finał powinien być centrum gminy i tutaj rzeczywiście jest centrum i każdy ma taką samą odległość praktycznie. Jeżeli będziemy to rozrzucać po gminie, no to nie wiem, no tu jest dosyć, że miejsce to jeszcze usytuowanie, to jeszcze dodatkowo no każdy może przyjechać i takie centrum gminy uważam, że to powinno być właśnie finał odbywać się w takim miejscu, a nie gdzieś porozrzucany. No, tak jak pani mówi, porozrzucane miejscowości, imprezy są w trakcie wakacji. A tutaj będzie taka większa impreza, miejsce jest, warunki, także no, uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli ktoś będzie chciał przyjechać, to prędzej przyjedzie do jezior niż w drugi koniec gminy pojedzie. No nie wiem, dlaczego nie pojedzie w drugi koniec gminy. Bardzo ładnie jest w Rzeszynku, bardzo ładnie jest w Kościeszkach, nie wiem. Z ochotą by tam pojechali i by zobaczyli chociaż inne tereny. Teraz albo do jezior i jeziora mają tyle kilometrów, czyli mają żadne kilometry i mają co roku imprezę. A inne miejscowości mają ją powiedzmy raz na dwa lata, jak tam wychodzi. Takie jest moje zdanie i części osób, z którymi rozmawiałam. Ja już nie mam takich małych dzieci. A szkoda. Teraz mam takie inną sprawę, jeśli chodzi o odpady komunalne. Pani radna, jeszcze może, bo to jest taki temat, mnie się wydaje, ważny. Czy pozostali państwo radni mają też podobne zdania, bo to chyba tutaj państwo wyrażacie też swoje opinie i warto by było podyskutować na ten temat, bo dla nas jako organizatorów nie stanowi to żadnej przeszkody. A wiadomo, że jest to temat taki otwarty. Oczywiście też jestem zdania to, co pan wójt powiedział, bo tu jest to centrum, ale jeżeli
ma podgórkę. No ale jak będzie miał jechać drugi koniec gminy, to będzie miał podwójnie podgórkę, bo nie będzie miał 10 km, tylko 20, pani radna. Raz będę miała 20 km, raz będę miała 2 km. A nie każde dziecko może dojechać, bo nie ma czym. Nie ma autobusów jakichś zbiorowych, a zbiorowe to też jest problem. Uważam, że tak byłoby lepiej. Mi się bardzo podobało, kiedy pan organizował turniej Sowiec i było w każdej wielu różnych miejscowościach i było bardzo fajnie, bo wtedy ta miejscowość przykładała się do pracy, było fajnie pojechać w inny teren i nie było problemu, że daleko, ale to była bardzo fajna taka impreza. I pan wójt uczestniczył i bardzo fajnie uczestniczył tam nawet. Dobrze, do tematu wrócimy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, a teraz... Jeszcze mam jedno. Jeszcze dobrze, dalej. Sprawę. Proszę bardzo, pani Halino. Jeszcze chodzi o odpady komunalne. Byłam na terenie spółki i tam leży popiół bardzo zanieczyszczony. I jak jest zanieczyszczony, to może się zdarzyć, że spółka go potraktuje jako odpady zmieszane, a wiadomo, że odpady zmieszane kosztują trochę drożej. To jest taki bardziej apel do wszystkich mieszkańców, bo nie wiadomo, kto ten popiół zanieczyszcza. Ja widziałam tam, bo rozumiem, gdyby była nadpalona folia, której nie wolno palić, to po prostu nie wypaliło się. Ale są i słoiki, całe zakręcone. Nie sądzę, że ktoś to celowo wyrzuca. Uważam, że przez pomyłkę wyrzucił nie do tego pojemnika. I wtedy, jeśli popiół pójdzie do Ryboku jako odpady zmieszane, to wtedy stawka za oddanie tych odpadów wzrasta. I za te odpady wtedy zapłacimy my wszyscy, znaczy nie gmina, tylko ja, pan czy pani, którzy to robią czy nie robią. Jest taka prośba, nie wiem jak to zrobić, czy może poprzez sołtysów. Uważam, że ogłoszenie na tablicy niewiele by dało, ale może już by zaczęły się zebrania wiejskie, żeby ten problem poruszyć, bo no jak sądzę, że nie robi to ktoś złośliwie, tylko powiedzmy przez pomyłkę albo no trudno powiedzieć, ale koszty poniesiemy my konsekwentnie. Ci, którzy korzystają, mówię o terenie gminy naszej, i wtedy będzie problem, że spółka będzie chciała, jeśli będzie odbierała dalej, będzie chciała podnieść, a my będziemy się no trochę dlaczego znowu podnosi. I to będzie nasza uczestników, którzy oddają te odpady, będzie to nasza wina. To jest taki apel do wszystkich, żeby to przekazać dalej, żeby jednak bardziej segregować, nawet przez pomyłkę nie wyrzucać tam, gdzie nie trzeba. Akurat widziałam ten popiół i bo gdyby wcześniej pan prezes powiedział, to bo ja nie wierzę, jak wiecie, prawie że nikomu, to bym nie uwierzyła, ale widziałam i jest on bardzo zanieczyszczony. To dziękuję. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie. Jeszcze mam pytanie, panie wójcie, jak wygląda sprawa rekultywacji wysypiska w miejscowości Jeziora Wielkie czy tam Rzeszyn? No tak stanęliśmy na martwym punkcie, niby umowa podpisana jest. I co dalej? Panie radny, jeżeli chodzi o wysypisko w Jeziorach Wielkich, nie stanęliśmy w martwym punkcie. My to przekazaliśmy i teraz firma ma to rekultywować. Na razie zrobili jakieś prace wstępne, ale są jeszcze w trakcie załatwiania dokumentacji. Więc jeżeli załatwią dokumentację, będą to rekultywować. No, z tego, co rozmawiałem, to tam 2 miesiące, 3 i będzie zrekultywowane. Więc na dzień dzisiejszy troszeczkę ta procedura trwa, no, z tych różnych względów. Teraz wszystko się przeciąga, nie tylko covidowych, ale też ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim. Zaostrzone są przepisy, więc jeżeli będą mieli kompletną dokumentację, to przeprowadzą tą rekultywację. A jeszcze mam pytanie, bo tak mieliśmy do południa zebranie z sołtysami. Pytania, które były zadane, to pani sekretarz tu panu przekaże. Ja już tu się nie będę wgłębiał. Ale mam takie pytanie odnośnie wójci na cmentarz. Tam były przekazane środki na ułożenie kostki brukowej. Na jakim etapie to jest? Wykonaniem, z tego co pamiętam, jest termin wykonania do końca września? Do końca września, tak. Albo później. Albo później. Także jeszcze jest ponad miesiąc czasu. A dalej idąc, złożyłem w imieniu chyba 7, 8 czy 9 sołtysów wniosek do pana wójta o dofinansowanie kostki na cmentarzu
Kościerzka. I odpowiedź dostałem tak: w razie możliwości środków finansowych, czwarty kwartał tego roku. Co dalej? Tak, panie radny, z tego względu, że tak jak ustaliliście państwo, 100 tysięcy będziemy mieli do dyspozycji na zamian za fundusz sołecki, 100 tysięcy do dyspozycji sołectw. I będziemy te wnioski, które spływały, które nie zostały w tym roku sfinansowane, w kolejności rozpatrywać i te pieniądze przekazywać. To mieszkańcom tak, mogę przekazać jaką informację? No tak, no bo tak będziemy postępować, tak jak uzgadnialiśmy, że w miarę składania wniosków, te wnioski realizujemy. Jeżeli wystarczy 100 tysięcy, no to wystarczy. Jeżeli zabraknie, to wniosek przechodzi na następny rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 13, projekty uchwał. Czy państwo radni pozwolą, abym czytał tylko tytuły uchwał bez czytania uzasadnień? Tak? Dobrze, dziękuję uprzejmie. A więc przechodzimy pod punkt pierwszy. Uchwała nr 34 przez 189 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Głosujemy, proszę bardzo. Pani Jolu i Pani Marku, zagłosowali państwo? Jeszcze się nie wyświetliło. Już się wyświetliło, że głosowało. Coś się wyświetliło. Nic się nie wyświetla. U mnie też. Masz? Nie. No. Głosowanie? No właśnie próbuję. O, teraz dobrze. No, a może za delikatnie? Głosowanie? Nie. Weszło? No ja raz ci powiem. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 34 przez 190 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Proszę, głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymuje się. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 34 przez 191 przez 2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. To nacisnę na głosowanie. No bo nie wskakuje mi. To wyskoczyło? Tak, tak. A on nic. Pan przyjdzie tutaj do pani Jolu. Jeszcze raz może to głosowanie spróbuję. O, teraz dobrze. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Żeby zaręczyć. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu czwartego. Uchwała nr 34 przez 192 przez 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, spółka ZOS, siedzibą w Jeziorach Wielkich na lata 2021-2022. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. To punkt 15 mamy również zrealizowany. Przechodzimy do punktu 16. Zakończenie sesji. A więc zamykam 34. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie. Dziękuję.